Witajcie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o mitologii nordyckiej. Dowiesz się, jak z pustki Ginnungagap powstał olbrzym Ymir i krowa Audhumla. Jak bogowie Asowie stworzyli świat z ciała Ymira. Jak powstali pierwsi ludzie Ask i Embla. I kim był Odyn, najwyższy bóg wojny, mądrości i magii. Na początku istniało tylko Ginnungagap, wielka pustka, która dzieliła dwa światy, Niflheim i Muspelheim. Niflheim był krainą lodu i mrozu, gdzie panowały wieczne zimno i ciemność. Z tej krainy wypływała rzeka Hvergelmir. Rzeka ta rozdzielała się na 11 strumieni zwanych Elivagar, które zamieniały się w lód i śnieg, docierając do Ginnungagap. Muspelheim zaś był krainą ognia, gdzie panował wieczny żar i światło. Wydobywały się stamtąd płomienie i iskry, które przedzierały się do Ginnungagap. W tym magicznym miejscu dochodziło do zetknięcia dwóch przeciwnych żywiołów – lodu i ognia. W wyniku tego zderzenia powstało życie. Stopniejącego lodu wyłonił się Ymir, pierwszy olbrzym, który był ojcem wszystkich olbrzymów. Ymir był istotą chaotyczną i destrukcyjną, nie szanującą ani porządku, ani harmonii. Z jego potu narodziły się kolejne olbrzymy. Pod jego lewą ręką męskie, a pod prawą żeńskie. Świat nie był jeszcze ukształtowany. Istniał jedynie Ginnungagap, Niflheim i Muspelheim. Stopniejącego lodu w Ginnungagap wyłoniła się również Audhumla, krowa, która dawała mleko, by żywić Ymira. Audhumla była istotą dobroczynną i płodną, która zapewniała życie i pokarm. Ymir pił jej mleko, stając się coraz silniejszy. Audhumla również potrzebowała pożywienia, więc zaczęła lizać lód wokół siebie. Z tego lodu wyłaniały się kolejne istoty. Pierwszego dnia, gdy krowa Audhumla lizała lód, ukazały się włosy. Drugiego dnia ukazała się głowa. Trzeciego dnia ukazał się cały człowiek. Był to Buri, praojciec bogów, piękny i silny, ale także ciekawy i spragniony przygód. Buri miał syna o imieniu Bor, który poślubił Bestle, córkę olbrzyma Boltorna. Z tego związku narodzili się kolejno trzej synowie – Odyn, Vili i Ve. To właśnie od jego syna Borra i wnuka Odyna wywodzi się ród bogów zwany Asami. Odyn, jako najstarszy syn Bora i Bestli, był bogiem wojny, mądrości, magii, poezji i śmierci. Był także ojcem wielu innych bogów i bohaterów. Między innymi takich jak Thor, bóg piorunów, Baldur, bóg piękna, Heimdall, strażnik Bifrostu, Bragi, bóg poezji, czy Tyr, bóg wojny. Ten wielki ród bogów Aesir jako cel obrał sobie stworzenie świata, jednak mieli potężnego wroga imieniem Ymir. Aby zaprowadzić porządek i harmonię bracia Odyn, Vili i Ve postanowili walczyć z Ymirem i jego potomkami. Była to wielka i krwawa bitwa. Bogowie byli w mniejszości, ale mieli przewagę nad olbrzymami dzięki swojej mądrości, sile i magii. Używali swoich broni i umiejętności, aby zranić Ymira w różnych częściach ciała. Odyn był dowódcą i strategiem, który kierował swoimi braćmi i sprzymierzeńcami. Vili był wojownikiem i mistrzem walki wręcz, który używał swojej siły fizycznej i zręczności, aby pokonać olbrzyma. Ve pełnił rolę uzdrowiciela i opiekuna, lecząc rany i podtrzymując morale bogów. Bogowie zaatakowali Ymira z zaskoczenia, gdy ten spał. Ymir próbował się bronić, ale nie mógł sprostać szybkości i zręczności bogów. W końcu Odyn zadał mu śmiertelny cios swoją włócznią Gungnir, która przebiła jego serce. Ymir padł martwy na ziemię, a z jego ran wypłynęła taka ilość krwi, że utopiła wszystkich olbrzymów oprócz dwóch – Bergelmira i jego żony. Jako jedyni przetrwali. Szybko zrozumieli, że byli ostatnimi olbrzymami, którzy zostali ocaleni. W obliczu zagłady swojego rodu, Bergelmir i jego żona postanowili uciec, by zabezpieczyć przyszłość swojego potomstwa. Razem opuścili miejsce masakry, kierując się w stronę Jotunheimu, krainy olbrzymów. Bogowie odnieśli zwycięstwo nad Ymirem i jego potomstwem, ale świat wciąż był pusty i nieuporządkowany. Zwycięzcy postanowili stworzyć świat z ciała Ymira, aby uczcić ich triumf i uczynić go miejscem życia dla istot. Ukształtowali świat z ciała olbrzyma. Był on jednocześnie okrągły i płaski. Z jego skóry powstała powierzchnia, na której rosły rośliny. Z jego mięsa stworzyli góry, które podnosiły się ponad ziemią. Z kości tworzyli skały, które określały granice i kształty terenu. Z krwi powstały wody, morza i jeziora, które otaczały ląd.
Z włosów stworzyli lasy i łąki, które były pełne różnorodnych zwierząt. Z czaszki uformowali sklepienie niebieskie, gdzie umieścili gwiazdy i planety. Z mózgu stworzyli chmury, które przynosiły deszcz i śnieg. Natomiast z brwi powstał Midgard, świat ludzi, otoczony przez potężnego węża Jormunganda. Bogowie nie tylko stworzyli Midgard, ale także inne światy, które łączyły się na drzewie życia Yggdrasil. Każdy świat był inny i zamieszkiwany przez różne istoty. Bogowie mieli swoją siedzibę w Asgardzie, gdzie zbudowali wspaniałe sale i pałace. Tam rządzili i podejmowali ważne decyzje. Aby połączyć Asgard z Midgardem, bogowie zbudowali Bifrost. Tęczowy most, który był strzeżony przez boga Heimdala. Heimdal był czujnym i wiernym strażnikiem, który miał zdolność widzenia i słyszenia na wielkie odległości. Miał również róg zwany Gjallarhornem, który miał zatrąbić w razie zagrożenia. Bogowie dbali o porządek i harmonię we wszechświecie. Ustanowili prawa i zasady, którymi się kierowali. Przydzielili sobie role i obowiązki, zgodnie z ich umiejętnościami i preferencjami. Odyn był najwyższym bogiem, który sprawował kontrolę nad wojną, mądrością, poezją i śmiercią. Był ojcem wielu bogów i bohaterów. Miał dwa wilki, Geriego i Frekiego, oraz dwa kruki, Hugina i Munina, które przynosiły mu informacje ze świata. Oddał również jedno oko w zamian za napicie się z Mimiru, studni mądrości i wiedzy. Drzewo życia Yggdrasil to światowy dąb, największe i najświętsze drzewo we wszechrzeczy. Jest osią, która łączy wszystkie 9 światów istniejących na jego gałęziach i korzeniach. Yggdrasil jest symbolem życia, mądrości i przeznaczenia, a także miejscem spotkań i komunikacji między bogami, ludźmi i innymi istotami. Poznajcie wszystkie 9 światów. Asgard to kraina, w której panują asowie, sprawujący władzę nad całym wszechświatem. Tu znajduje się Valhalla, sala Odyna, gdzie zbierają się polegli wojownicy. Tu także znajdują się pałace innych bogów, takich jak Thor, Baldur czy Frigg. Alfheim to kraina elfów świetlistych, którzy są piękni i mądrzy. Są sprzymierzeni z asami i cieszą się ich szacunkiem. Ich królem jest Frej, bóg płodności i miłości. Elfy żyją w harmonii z naturą i mają moc uzdrawiania. Vanaheim to kraina bogów Vanir, którzy są związani z naturą i płodnością. Do Vanir należą między innymi Freja, bogini miłości, płodności, wojny, magii i piękna, Njord, bóg morza i wiatru, czy Skadi, bogini zimy i łowów. Midgard to kraina ludzi, która jest otoczona przez ocean i połączona z Asgardem przez most Bifrost. Ludzie są pod opieką asów, którzy często odwiedzają ich i pomagają im. Ludzie żyją w rodzinach i plemionach, uprawiają ziemię i handlują ze sobą. Są też narażeni na ataki olbrzymów i innych nieprzyjaznych istot. Jotunheim to kraina olbrzymów, którzy są wrogami bogów. Olbrzymi są silni i groźni, ale niektórzy z nich są też mądrzy lub piękni. Niektórzy asowie mają pochodzenie lub związki z olbrzymami, na przykład Loki, Thor czy Freja. Nidavellir znany także jako Svartalheim. To kraina krasnoludów i elfów ciemności, którzy są sprzeciwiającymi się siłami w mitologii nordyckiej. Krasnoludy są znakomitymi kowalami i rzemieślnikami, którzy wykuli wiele przedmiotów dla asów. Elfy ciemności są podstępni i złośliwi, uprawiają czarną magię i sprzymierzają się z olbrzymami. Obie grupy żyją pod ziemią, w jaskiniach, kopalniach lub ciemnych lasach. Niektórzy badacze uważają, że Nidavellir i Svartalheim to to samo miejsce, a inne nazwy oznaczają różne części tego świata. Helheim to kraina umarłych, która jest rządzona przez Hel, córkę Lokiego. Tu trafiają ci, którzy nie zginęli w walce lub nie zasłużyli na lepsze miejsce. Helheim jest ponurym i smutnym światem, gdzie panuje zimno i ciemność. Tu nie ma radości ani nadziei, tylko cierpienie i rozpacz. Niflheim to kraina lodu i mrozu, która jest najniżej położona i najstarsza ze wszystkich światów. Tu znajduje się źródło Hvergelmir, z którego wypływają wszystkie rzeki. Tu także znajduje się Ginnungagap, pierwotna pustka, z której powstał świat. Niflheim jest światem śmierci i zniszczenia, gdzie nic nie rośnie i nic nie żyje. Muspelheim to kraina ognia i lawy, która jest jednym z dwóch pierwotnych światów, z których powstał wszechświat. Tu żyją olbrzymy ognia, które są niebezpieczne i agresywne. Tu także znajduje się Surtr, potężny olbrzym ognia,
który ma zniszczyć wszystkie światy podczas Ragnaroku. Muspelheim jest światem tworzenia i życia, ale też chaosu i zagrożenia. Yggdrasil jest także domem dla wielu innych istot i stworzeń, które żyją na nim lub wokół niego. Na szczycie drzewa siedzi orzeł Hrezvelgr. Wytwarza on wiatr swoimi wielkimi skrzydłami i spogląda na wszystkie światy. Na gałęziach drzewa żyją cztery jelenie – Dain, Dvalin, Duneir i Duratror, które żerują na liściach drzewa. Przy korzeniach Yggdrasilu żyje wąż Nidhogg, który symbolizuje chaos i zniszczenie. Jego imię oznacza ten, który uderza z nienawiścią. Nidhogg podgryza korzenie drzewa. Wokół Yggdrasilu biega wiewiórka Ratatoskr, która przenosi wiadomości między orłem a Nidhoggiem. Ratatoskr podjudza obie strony do walki i kłamie, przekazując fałszywe informacje. Pod drzewem znajduje się święta studnia Uroarbrunr, gdzie mieszkają trzy norny – Urd, Verdandi i Skuld. Norny są boginiami odpowiedzialnymi za kształtowanie przeznaczenia ludzi i bogów. Po stworzeniu świata z ciała Ymira, asowie postanowili stworzyć także istoty, które by go zamieszkiwały. Najpierw stworzyli ludzi, którzy mieli być pod ich opieką i czcić ich. Następnie stworzyli Walhalę, gdzie mieli przyjmować dusze wojowników, którzy zginęli w walce. Bogowie chcieli mieć armię bohaterów, którzy pomogliby im w obronie świata przed siłami zła. Wiedzieli bowiem, że nadchodzi czas Ragnaroku, wielkiej bitwy, która zakończy istnienie świata. Ludzie powstali z dwóch kawałków drewna, które bogowie znaleźli na plaży. Bogowie postanowili nadać im kształt i życie. Odyn obdarzył ich oddechem i duszą. Jego brat Vili nadał im umysł i zdolność do ruchu. Natomiast Ve, drugi brat Odyna, wyposażył ich w zmysły i nadał wygląd. Pierwszych ludzi nazwano Ask i Embla. Valhalla to wielka sala w Asgardzie, krainie bogów. Jest to miejsce, gdzie Odyn przyjmuje dusze wojowników, którzy polegli w walce. Valhalla symbolizuje honor i chwałę dla tych, którzy oddali życie za swoje sprawy. Ponadto Valhalla jest miejscem przygotowań do Ragnaroku, ostatecznej bitwy między bogami a olbrzymami. Została stworzona przez Odyna, który pragnął posiadać armię nieustraszonych bohaterów do swojej dyspozycji. Sala jest ogromna i posiada 540 bram, przez które może wejść 800 wojowników naraz. Pokryta jest złotem i srebrem, a jej dach wykonany z tarcz i włóczni. W jej wnętrzu znajduje się Hlidskjalf, wielki tron Odyna, z którego może on obserwować wszystko, co dzieje się we wszechświecie. Dodatkowo znajduje się tam także wielka stołówka, gdzie wojownicy konsumują mięso dzika Sarinmna i piją miód z rogu Hajdruna, kozy, która żywi się liśćmi Yggdrasila. W Valhalli zlokalizowana jest również wielka arena, gdzie wojownicy ćwiczą swoje umiejętności walki i śmiertelnie ze sobą rywalizują dla rozrywki. Każdego wieczora ich rany goją się i sami wracają do życia. Valhalle strzeżą walkirie, piękne boginie wojny, które służą Odynowi. Wybierają one najlepszych wojowników z pola bitwy i zabierają ich do Valhalli na skrzydlatych koniach. Walkirie pełnią także rolę zaopatrzeniową dla wojowników, dostarczając jedzenie i napoje oraz śpiewając pieśni o ich czynach. Są wiernymi towarzyszkami wojowników i często się w nich zakochują. Ragnarok to nazwa wielkiej bitwy, która zakończy istnienie świata. Słowo Ragnarok oznacza los bogów lub zmierzch bogów. To czas, kiedy asowie staną do walki z olbrzymami, wężami, wilkami i innymi siłami zła. Wtedy słońce i księżyc zostaną pożarte przez wilki Skol i Hati, a gwiazdy spadną z nieba. Róg Heimdala, Gjallarhorn obwieści koniec świata, a most Bifrost się załamie. Midgard zostanie zalany przez morze, a drzewo Yggdrasil zadrży i zapłonie. Wielu bohaterów i wojowników z Valhalli i Folkvangru dołączy do bogów w ostatecznej walce. Wielu bogów i istot zginie, a świat zostanie zniszczony przez ogień i wodę. Ragnarok jest nieunikniony i przepowiedziany przez Norny, boginie losu. Bogowie wiedzą o swoim przeznaczeniu, ale nie poddają się i nie tracą nadziei. Starają się opóźnić i zapobiec Ragnarokowi poprzez swoje czyny i mądrość. Jednocześnie przygotowują się do niego, gromadząc sojuszników i broń. Wierzą, że po wielkiej bitwie świat się odrodzi i powstaną nowi bogowie i istoty. Ragnarok jest najbardziej epickim i dramatycznym wydarzeniem w mitologii nordyckiej. To kulminacja wszystkich historii i legend o bogach, ludziach i innych istotach. Wyraża walkę między dobrem a złem, porządkiem a chaosem, życiem a śmiercią.
jest także wyrazem wiary w odrodzenie i nadzieję na lepszy świat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Ragnaroku, zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmu, w którym bardziej szczegółowo opowiem o tym epickim wydarzeniu. Poznasz losy Odyna, Thora, Lokiego, Freji i innych bogów oraz ich przeciwników. Zobaczysz niesamowite sceny walki, magii i zniszczenia. Odkryjesz tajemnice run i Norn. Przeżyjesz emocje i napięcie ostatniej bitwy o świat. Jeśli ten film zainteresował Was i chcielibyście usłyszeć więcej o innych mitologiach czy kulturach, dajcie znać w komentarzach. Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Do zobaczenia.